ja mam taką, takie przekonanie, że sztuka jest w życiu człowieka najważniejsza i że poprzez sztukę można osiągać cele podobne do tego zrywu lat 80. W sensie polityczno-społecznym. Wtedy to było proste, bo był jeden wróg, można powiedzieć, utożsamiony poprzez komunę, Związek Radziecki, partię i tak dalej. Ten układ cały polityczno-społeczny. W tej chwili jest dużo trudniej, zarówno w warstwie polityczno-społecznej, jak i tym bardziej intelektualnej. Ale ja myślę, że dla osiągnięcia podobnych celów, jednoczenia się ludzi do robienia rzeczy pożytecznych, dobrych, do rozwoju i tak dalej, sztuka jest najwłaściwszym medium. I ja mam nadzieję, że kiedyś sztuka będzie w mediach królowała, a potem będzie polityka. W tej chwili mamy na odwrót. Co po 7, a co po ile? Po ile? Po 7. Co po 7, a co po ile? Po ile? Po 7. Co po 7? Thank you.